Gotowe wykończenie szwu oczywiście rozprasowujemy. Tym razem wbrew zasadzie rozprasujemy tylko dwa razy, czyli od środka i od zewnątrz. Rozprasowując, staramy się oczywiście nie zniekształcić szwu. A jednocześnie porządnie rozprasować to, co przed chwilą zostało zszyte. W następnym kroku, zanim przejdziemy na zewnątrz, obcinamy sobie te nitki, które nam gdzieś tam ze szwu wylazły, więc ja je sobie wyjmuję. Poobcinam je sobie, żeby nam tutaj nic nie... O. Tutaj już jest czysto. Tym sposobem mamy idealnie wykończony szwu. Przechodzimy na prawą stronę i rozprasowujemy go jeszcze po prawej stronie. Tego typu wykończenie sprawdza się przy dosyć miękkich i cienkich materiałach. Przy materiale grubym, kiedy złożymy go tutaj jeszcze na pół, to będziemy mieć trzy warstwy, czyli coś bardzo grubego. Wtedy raczej wykańczamy po prostu ściegiem zygzakowym albo jakimkolwiek ściegiem, który lubimy do wykańczania brzegów. Taki sposób wykończenia akurat dla mnie jest bardzo fajny, ze względu na to, przepraszam, wyłączę, żeby was to nie hałasowało, ze względu na to, że jeżeli wykańczamy ściegiem zygzakowym, to czasami przy przeprasowaniu ten ścieg zygzakowy zaczyna nam być widać po prawej stronie. Ten sposób wykończenia w zasadzie nigdy nic nie widać. W tym momencie troszeczkę ryzykownie, ponieważ nie mamy zrobionej jeszcze żadnej przymiarki, ale jeżeli ktoś sobie tą spódnicę sfastryguje na szwie tylnym i ją przymierzy i wszystko jest ok, a chce sobie zrobić ozdobne szwy, czyli stebnowania wzdłuż szwów bocznych, to jest to ten moment, kiedy powinien to zrobić. Jeżeli to mają być stebnowania w jakimś kontrastowym kolorze, to oczywiście w maszynie zmieniamy nitkę i stebnujemy sobie po jednej stronie czy po dwóch stronach, zależnie od tego, jak chcemy, żeby te ozdobne szwy wzdłuż tego głównego zszywającego na biodrach szwu szły. W moim przypadku spódnica żadnych stebnówek nie będzie miała, ponieważ i tak jest w paski. Kwestię tego, jak wygląda spódnica przestebnowana, pokażę, kiedy będę pokazywała jasną spódnicę szytą do kompletu do carskiego mundurka. W tym momencie mamy zszyte szwy boczne i jeżeli ktoś chce spódnicę na podszewce, to dokładnie to samo, co było robione przy warstwie wierzchniej, powinien zrobić przy warstwie podszewki. Czyli zszywa na podszewce zaszewki, rozprasowuje, sprasowuje na boki, zszywa szwy boczne i wykańcza szwy boczne, albo dokładnie w taki sam sposób jak tutaj, albo oczywiście ściegiem zygzakowym lub jakimkolwiek innym, którego używa do obrzucania. I tym sposobem będziemy mieć podszewkę doprowadzoną do dokładnie tego samego etapu, co wierzchnia spódnica.